to znów jesteśmy i znów wreszcie, tak jak chcieliśmy, z pozytywnym nastawieniem, z dużą radością, z wielkim sercem, bo to, co zobaczyliśmy dzisiaj na boisku, to jest w ogóle kosmos. I możemy zakończyć nasze podsumowanie, bo ja kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Może tak powiem, cieszmy się, żyjmy tym dniem, bo przed nami paradoksalnie jest zdecydowanie trudniejsze mecze niż ten dzisiejszy z Amerykankami, bo to będą bardzo trudne mecze z Kanadą i Niemkami i trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu te mecze wygrać za 3 punkty i będziemy przeszczęśliwi w sobotę. Na pewno tak, a może trochę tak przeniosę się na ten tor dzisiejszego meczu jednak jeszcze, bo o nim warto porozmawiać. Ja to się jeszcze Ja też. Takiej gry w bloku, w tym systemie blok-obrona dawno nie widzieliśmy. Mimo, że widzieliśmy już dobre mecze, no to ten był wybitnym spotkaniem. I naprawdę jest niewiele rzeczy, do których możemy się przyczepić. Okej, możemy powiedzieć, tutaj gdzieś za dużo błędów, kiepski początek. To był mecz, w którym znów, wracając jeszcze do tych wygranych spotkań z Gdańska, byliśmy w stanie grać na bardzo równym poziomie bardzo długo. Ale co pokazało dzisiejsze spotkanie? Pokazało po raz kolejny, że jeżeli nie popełniamy błędów, to nie mamy kłopotów ze złapaniem takiego pozytywnego grania ze swoim ciągiem, ze swoimi szansami, które potrafimy wykorzystać. Początek był zły tylko i wyłącznie przez nasze błędy. Kiedy dziewczyny przestały te błędy popełniać, uruchomiła się nasza gra i to we wszystkich sektorach boiska i nawet jeżeli coś się działo niedobrego, potrafiliśmy szybko wrócić do swojej dobrej postawy. Ja wiem, że to może dla kogoś zabrzmieć jak jakiś stary, wytarty banał, no ale co tu więcej powiedzieć, no. Możemy się podpierać cały czas statystykami, te statystyki to pokazują. Jest rubryka błędy i my mieliśmy cały czas zjazd w dół w tej rubryce i bardzo dobrze. To jest jedyna rubryka, gdzie dobrze pikować do dołu, a nie do góry. To prawda. Ja może jeszcze nawiążę do tego, że poniekąd mieliśmy swoich ludzi po stronie amerykańskiej, czyli Franti, czyli Badżemę, które doskonale znamy i które wykorzystaliśmy. Ja przed chwilą rozmawiałam z dziewczynami a propos właśnie, mówię o Kasi Wenerskiej, mówię o Oli Szczygłowskiej. Podpowiadałyście dziewczynom, jak grać przeciwko tym zawodniczkom. Wy je doskonale kojarzycie z Rzeszowa. No i słyszę od Kasi Wenerskiej. Wiedziałyśmy, że na Badżemę musimy powiedzieć, że trzeba zagrywać po prostej i widać, że tutaj cały zespół żyje tym, jak to zrobić, żeby wygrać dzisiaj z Amerykankami, ale też słyszałam, powiem ci szczerze, że do tej pory nie wiem, jak my to zrobiliśmy i chciałabym, żeby ten sen trwał, żeby mnie nikt nie obudził. No tak, ja się wcale nie dziwię, przepraszam za głos, ale nie mogę mówić po tym meczu za bardzo. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze pojutrze i się usłyszymy w miarę normalnie. Dobrze, że cała drużyna żyła tym spotkaniem. My też patrzyliśmy kątem oka na kwadrat dla zawodniczek rezerwowych u nas tam. Od momentu, jak złapaliśmy swoje punkty, swoją grę, jak objęliśmy prowadzenie, to tam trwała dyskoteka. To była radość, tańce. Były też oczywiście podpowiedzi do właśnie od tych rzeszowskich zawodniczek do dziewczyn, które tam starały się iść w pole zagrywki. Pewnie to nie docierało, bo ciężko przekrzyczeć taką publiczność. Jeżeli ja mogę ze swojego miejsca zaapelować do Państwa, może nie zaapelować, poprosić wszystkich tych, którzy mogą to zrobić, żeby wypełnić do końca Atlas Arenę, jeżeli chodzi o aspekt frekwencji na trybunach, to robię w tej chwili, bo raz, że dziewczyny bardzo potrzebują tego dopingu, pokazały w tym turnieju, że na ten doping zasługują, a ty, Asiu, coś możesz powiedzieć na temat Atlas Areny i jak się tutaj gra przy komplecie publiczności, nawet mecze z teoretycznie lepszymi przeciwnikami od siebie. No ja powiem, że pewnie nie pierwszy raz będę o tym mówiła, ale jest to naprawdę wyjątkowe odczucie i tak troszeczkę dzisiaj, jak słuchałam tego Mazurka Dąbrowskiego przy niepełnej hali, to już miałam gęsią skórkę i pamiętam te mecze, nawet kiedy tutaj dla nas było ważne, żeby wygrały Holenderki z Rosjankami, kiedy Polacy tutaj zjawili się, zapełnili tą halę i także Holenderkom pomagali w takim spotkaniu. To jest coś w ogóle nie do opisania. Ja bym chciała, żeby te zespoły, które tu się pojawią w piątek i w sobotę w tym meczu przeciwko nam, żeby poczuły to, że tutaj nie tylko grają siatkarki. Tu gra cała hala, całe miasto, cała Polska razem z nimi. Tak jest. Niektórzy to zagadnienie bagatelizują, ale proszę nam wierzyć, naprawdę tak jest. Doping, robi to ogromną różnicę. Doping niesie, to pokazali kibice na męskich mistrzostwach w Gliwicach w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, w półfinale z Brazylią. Gdyby nie kibice, myślę, że byłoby chłopakom bardzo trudno wygrać te tiebreaki, które rozgrywali. Tutaj musimy zrobić wszystko, żeby tiebreaków uniknąć, tylko po prostu wygrać dwa najbliższe spotkania
i zobaczymy. No, trzeba żyć chwilą teraz. Tak jak mówiliśmy, nie patrzmy za daleko, nie wybiegajmy. Podczas inauguracji w Arnhem mówiliśmy, spokojnie, wygrajmy najpierw pierwszy mecz, jedźmy do Gdańska. Kiedy już było wiadomo, że z Gdańska jedziemy do Łodzi, mieliśmy jeszcze do rozegrania dwa spotkania z Dominikaną i z Turczynkami. Akurat te dwa mecze przegraliśmy. Tutaj początek w Łodzi, porażka z Serbią, no i takie zastanowienie, no przegramy ze Stanami Zjednoczonymi, to już możemy do końca turnieju meczu nie wygrać. Gdzieś tam takie poczucie dobrze wykonanej roboty w Gdańsku pójdzie na marne i też tą drużynę gdzieś tam w rozwoju może zatrzymać. A taki mecz, to Jurek Mielewski napisał chyba na Twitterze, przed chwilą widziałem, że taki mecz potrafi zbudować zespół na lata, taka wygrana, no przecież nie codziennie takim drużyną jak Polska wygrywa się z mistrzyniami olimpijskimi, to jest najwyższy światowy poziom, a my wygrywamy 3-0 stosunkiem setów do 23, do 20, do 18, te dwa ostatnie sety to jest zdecydowana przewaga naszej drużyny i obraz gry, który naprawdę mógł się bardzo podobać. No i to jest naprawdę bardzo ciekawy turniej, w którym nawet faworyci tracą punkty, tracą mecze. Ja się zastanawiam, co tu się jeszcze może wydarzyć, bo oczywiście liczę na to, żeby nasze panie zaszły jak najdalej. Trochę uchylę rąbka tajemnicy, bo wczoraj miałam takie ciasteczko z wróżbą, które przekazałam Szymonowi. Ciasteczko zjadłam, wróżbę oddałam, bo ona na bardzo... Na kartce było napisane, wygrali z USA. Nie, ale powiedziałam sobie, że jak... będzie się kończył ten turniej, to ja tutaj uchylę już całkowitej tajemnicy i powiem, co tam na tej wróżbie było, ale mam nadzieję, że tutaj Szymon przekazał, a informowany, że przekazał do dziewczyn, co tam było napisane. No dobrze, no to czekamy na koniec tego turnieju, bo ja się z przyjemnością i z chęcią dowiem, co tam było. No właśnie. Lubię takie historie. Także mam nadzieję, że to będzie dobry omen dla tego zespołu i że to faktycznie się wszystko bardzo dobrze skończy. Myślę, że nie ma co więcej się tutaj nad tym meczem rozwodzić, bo to był z naszej strony naprawdę bardzo dobry mecz. Trzeba Asia, pomyśleć już... nie rozkładajmy tego meczu na czynniki pierwsze, nie oceniajmy indywidualnie zawodniczek. Nie, nie. Dziś grała drużyna, drużyna wygrała, niech się drużyna cieszy, niech dzisiaj świętuje, jutro niech odpocznie. Fajnie, że po takim meczu przychodzi dzień przerwy właśnie, bo gdzieś tą głowę można wyczyścić i... Można się nacieszyć tym zwycięstwem. No, ostatnie było chyba z Amerykankami w Gdyni w 2010 roku. To jest kupa lat temu. No byłem na tym meczu, rzeczywiście tak było. Chyba też byłam. No, tylko ja w innej roli i ty w innej roli. Obie role ciekawe, ale pamiętamy to spotkanie. Ja tam pamiętam, pierwszy raz w życiu miałem okazję tak na żywo spotkać się z Karczem Kiralim i tam zamienić dwa słowa. Gdzieś tam przy jakiejś kawie po śniadaniu, bo spaliśmy w tym samym hotelu i on mnie imponował swoją postawą, o tym też mówiliśmy w czasie transmisji, że wstawał codziennie 6:30 rano, zakładał taki specjalny ortalion, mimo że to było lato, bo to był sierpień, szedł na plażę nad morze i półtorej godziny spędzał tam, najpierw się rozgrzewając, a później dosyć intensywnie biegając takie interwały i ta sylwetka, ta forma, którą prezentuje teraz, on ma dopiero 62 lata wprawdzie. Wygląda na za 40 kilka. No właśnie, to jest powód tego, że cały czas o siebie dba, co osiągnął, to myślę Państwo doskonale wiedzą. Legenda, jeżeli chodzi o siatkówkę jako zawodnika. Mistrzostwo olimpijskie dwukrotne w hali, jedno w siatkówce plażowej, teraz w roli trenera Mistrzostwo Świata ze Stanami Zjednoczonymi w 2014 roku i przede wszystkim złoty medal olimpijski wywalczony rok temu. Myślę, że nie ma drugiej takiej postaci na świecie, która mogłaby się pochwalić takimi osiągnięciami jak on. No to prawda. Dla nas pięknie kończy się ten dzień. I my z nim wygraliśmy. Trzeba o tym pamiętać. Jutro urodziny swoje obchodzi libero amerykańskiej drużyny Justin Wongorantes. Z tego miejsca życzymy jej wszystkiego najlepszego, chociaż koleżanki ani ona sama nie sprawiły jej prezentu. No, wszystkiego najlepszego życzę. Dobrze. I pozdrawiamy, do zobaczenia. Widzimy się, słyszymy się po kolejnym meczu Polek, czyli świętujmy w piątek dzisiaj wieczorem. Piątek, a dzisiaj świętujemy. O, to też powód dobry, że jutro dzień wolny. No dobrze. Właśnie, no to miłego wieczoru. Miłego wieczoru.